Cześć, tutaj Opar z blogu hopar.pl. Kolejny film, kolejna piwna degustacja i kolejne piwo na tą porę roku. Piw w tym stylu obrodziło. Na jednej z pierwszych degustacji gdzieś tam, ja nie pamiętam, czy mówiłem, czy jeszcze pisałem, że nie lubię ciemnych piw i mój gust się odmienił o naprawdę 180 stopni. Stałem się wielkim fanem wszelkiej maści stoutów, porterów i ich wariacji. Powiem szczerze, jeśli chodzi o stouty, a konkretnie o milk stouty, no to takim moim ideałem, mogę wręcz tak górnolotnie powiedzieć, jest wspomniany kilka razy przeze mnie wcześniej browar Cztery Ściany i ich Milk Stout. Jeśli tylko macie okazję, a jest od niedawna w butelkach, to naprawdę Was do tego zachęcam. Nawet ostatnio miałem być na zebraniu naszego polskiego oddziału PSPD i pomyliłem dni. I poszedłem dzień za późno, wiecie, w ręce piwka. Myślę, a przygotuję sobie jakieś tam etykietki, coś tam tego. Miałem zaległe gdzieś tam przekazanie komuś piw, także wszedłem do lokalu i trochę na mnie dziwnie popatrzyli. No ale mieli właśnie Milk Stouta z browaru Cztery Ściany w butelce, więc zamówiłem. Etykietki sobie przygotowałem w czasie picia. Spędziłem całkiem miło czas, mimo wszystko. Słuchajcie, piwo, które wybrałem na dzisiaj, mam wobec niego duże oczekiwania, choć nie czytałem specjalnie, omijałem opinie, omijałem gdzieś tam jakieś recenzje, o ile w ogóle były. Z prostego powodu nie chciałem się sugerować. Oczekiwania mam duże z kilku powodów. Po pierwsze, piwa z tego browaru piłem i były naprawdę fajne, naprawdę ciekawe. Po drugie, zachowałem się po raz kolejny jak typowy konsument, kupiłem oczami. Słuchajcie, ta etykieta totalnie mnie rozwaliła. Browar Dear Beer i piwo Chocolate Factory, Chocolate Milk Stout, tak się prezentuje etykieta. Słuchajcie, ewidentne nawiązanie do Charlie, Fabryka Czekolady. Film, znany na pewno film wszystkim, jest to ekranizacja książki gdzieś tam z lat 60. Książka fantasy. Film, inaczej, doczekała się dwóch ekranizacji. Jedna z Jimmym Wilderem, druga z Johnnym Deppem. Dwóch, moim zdaniem, wybitnych aktorów w świetnych rolach. Także jeśli ktoś nie widział, polecam. Świetne kino familijne. Jeśli ktoś nie czytał, ja też nie. Trzeba nadrobić. Słuchajcie, nawet nawiązanie, nie tylko sam jakby wygląd owego łosia, ale też tutaj lubisz pełny czekoladowy charakter piwa. Wybierając Chocolate Factory, możesz poczuć się, jakbyś wygrał złoty bilet. Bilet do miejsca, gdzie zamiast wody z kranu płynie czekolada, a pralinkowy zapach wydobywa się z każdego zakamarka. Słuchajcie, nawiązanie, złoty bilet również do filmu, do książki Charlie i Fabryka Czekolady, także zobaczymy. No, z butelki szału nie ma. Chociaż nie, nie. Skłamałbym, jest czekoladowo, jest dobrze. Ciemne, zdecydowanie nieprzejrzyste. Piana beżowa, taka dość ciemna. Nawet dość ładnie się zbudowała. Fajna. To już tak kolorowo nie jest. Z butelki zdecydowanie czekoladowe pralinki.
Zdecydowanie taka słodka, mleczna czekolada. To już jakby gdzieś ten zapach znikł. Dziwne. O wiele słabiej. Można to wyczuć, ale ze szklanki o wiele słabiej. Ciekawe dlaczego. Jest, troszkę jakby gdzieś tam próbował się przebić ten zapach. Ale ślinka, słuchajcie, aż mi przez tą butelkę aż mi cieknie. No jest, troszkę pralinki czekoladowej, faktycznie skojarzenie, słuchajcie, autosugestia z tej etykiety zadziałała. Zadziałała, zdecydowanie. Ale w smaku? Nie jest już tak słodko. Tutaj na etykiecie jest skala. Skala słodyczy, skala mocy piwa, skala goryczki. Jest zaznaczona bardzo wysoka słodycz. Ona aż taka super wysoka, to ona nie jest. To ona nie jest. Owszem, piwo jest słodkie. Jak najbardziej. Czuć w smaku właśnie pralinki czekoladowe, taką mleczną, słodką, jak najbardziej słodką czekoladę. Ale jednak nie jest to, wiecie, taki ulepek, taki aż sklejający usta. Nie, jest to dość zrównoważone, chociaż po tej skali, po tym opisie nastawiałem się właśnie bardziej na takie może nie stautowe, a bardziej porterowe nuty. Mój błąd. Fajne. Słuchajcie. Słodkie, ale nie za bardzo. Pralinka czekoladowa, jak najbardziej, tego się tu ukryć nie da. Aha, a propos tej słodyczy, wiem co jeszcze chciałem powiedzieć. To piwo jest z dodatkiem ziaren kakaowca, ziaren kakao. Same ziarna kakao, o czym najlepiej wie najpoczetniejszy autor bestsellerów, czyli pan niejaki pan Deco Moreno. Same ziarna kakaowca nie są słodkie. W związku z tym to kakao jak najbardziej jest tutaj wyczuwalne. Są też jakby takie trochę stautowe nuty, takie lekko palone. Ogólnie powiem Wam szczerze, nastawiłem się na coś zupełnie innego. Może faktycznie nastawiłem się na bardziej takie porterowe piwo niż stoutowe. Raz jeszcze powtórzę mój błąd. Otrzymałem coś zupełnie innego. Fajne piwo. Fajnego chocolate milk stouta. Fajnie zbalansowanego, nie ulepkowatego. Może dzięki temu ono jest takie, sprawia wrażenie takiego świeżego, takiego, no nie chcę powiedzieć, że orzeźwiającego, bo umówmy się, kakao nie jest orzeźwiające, ale właśnie takie jest lekkie, takie nieprzytłaczające. Jest okej, okay, to znaczy jakbym miał mówić o całokształcie, to znaczy, wiecie, prezencja i no teraz jak już tak trzymam w ręce to piwo, to zdecydowanie ten zapach wyszedł. No to piwo nawet nie okej, okay, ale bardzo dobre. Jeśli mówić o samym smaku, no to okej. Okay. Sam smak bez jakichś szczególnych fajerwerków, ale ogólne wrażenie tego piwa. Dla mnie jak najbardziej. Nagazowanie delikatne, zauważalne,
ale nie przesadzone. Okej. No więc słuchajcie, przed świętami na pewno jeszcze coś nagram. Dlaczego nie nagrywałem regularnie w ostatnim czasie, to wiecie. Szkolenie zakończyłem ostatnio egzaminem. I wszyscy moi kursanci w liczbie 41 zaliczyli ten kurs. To nie było byle co, bo egzamin państwowy, kursy skwalifikowanej pierwszej pomocy kończą się egzaminem państwowym. Zgasł mi ekran. Blok musi być. Kończą się egzaminem państwowym w imieniu wojewody, więc nie byle co. Gratuluję moim kursantom. Gratuluję moim współinstruktorom, których było sześciu chyba. No, fajnie nam to wyszło. Fajnie nam to wyszło. Trochę się staraliśmy, ale było ok. Słuchajcie, wasze zdrowie. Pamiętajcie, że piwo to też alkohol. Nigdy nie pijcie, kiedy jesteście w ciąży. No i nigdy nie wsiadajcie za kierownicę nawet po najmniejszej jego ilości. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.